Dzień dobry, Anna Zamirowska. Gościem TVS jest dziś pan Jerzy Gorzelik, szef Ruchu Autonomii Śląska. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Jutro około setka sympatyków i członków ruchu jedzie do Warszawy. Warszawiacy się mają bać? No nie sądzę. Jedziemy z pokojowymi zamiarami i spokojowym przesłaniem. To demonstracja w rocznicę zniesienia autonomii województwa śląskiego. Ten fakt miał miejsce w roku 1945. Chcemy przypomnieć po pierwsze o tym, że województwo śląskie to międzywojenne korzystało z autonomii, że ta autonomia została zniesiona de facto bezprawnie przez stalinowskie władze i że nie ma dzisiaj powodów, by do tego rozwiązania nie powrócić. Nie tylko w imię sprawiedliwości i poszanowania prawa, ale przede wszystkim w imię poszanowania regionalnych odrębności, w imię... Myśli pan, że pan premier Tusk jako Kaszub zrozumie te dążenia? Ja sądzę, że nie tylko jako Kaszub, ale także jako nowoczesny polityk. W końcu w świecie zachodnim autonomia regionalna to dzisiaj rozwiązanie stosowane niemalże powszechnie. Ale niektórzy obawiają się, na przykład posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że to zagraża jedności terytorialnej Polski. No, takie fobie rzeczywiście żywe są w niektórych środowiskach politycznych. W moim przekonaniu one są świadectwem braku zaufania do obywatela i pewnym odwróceniem właściwych relacji, jakie powinny w państwie panować. W końcu to państwo jest dla obywatela. Państwo powinno odpowiadać na aspiracje, ambicje obywateli, grup lokalnych, regionalnych, a nie kontrolować każdy przejaw życia publicznego. Ale jak pan sobie to wyobraża? Autonomia dla Śląska, dla Górnego Śląska w jego historycznych granicach, tak? No, oczywiście trudno będzie osiągnąć ten ideał, o którym zapewne wielu Górnoślązaków marzy. Zaszły zmiany w ostatnich kilkudziesięciu latach. Dzisiaj zapewne nikt nie proponowałby poważnie powrotu do podziału Bielska Białej na dwa miasta. Mimo, że jeszcze niewiele ponad pół wieku temu rzeczywiście to były dwa osobne organizmy, ale zrosły się i funkcjonują teraz jako jedność. Tak więc jaki region miałby uzyskać autonomię? Rozumiem, że województwo śląskie musiałoby zostać wtedy podzielone, prawda? Ja sądzę, że województwo śląskie i tak na dłuższą metę w tym kształcie terytorialnym nie ma racji bytu, no bo nie można tłumić w dłuższej perspektywie aspiracji choćby mieszkańców Częstochowy, którzy przecież z Górnym Śląskiem się nie identyfikują, którzy od początku byli niezadowoleni z podziału administracyjnego. No tak, ale jak ustalono obecny podział terytorialny kraju, no to nie udało się przeforsować tych dążeń poszczególnych grup właśnie, żeby było rzeczywiście osobno województwo częstochowskie. Jak pan uważa, że teraz są szanse, żeby do tego powrócić? No bo uczymy się na własnych błędach, zmieniają się koncepcje. Ten podział administracyjny, który mamy, jest właśnie wyrazem takiej polityki nieufności wobec historycznych regionów, wobec wspólnot regionalnych. Dlatego w zasadzie gdzieś tam na rajsbretach, w gabinetach polityków wydumano taki podział, jaki mamy, ale on nie jest ostateczny. Spójrzmy na historię ostatnich kilkudziesięciu lat. Ten podział administracyjny zmieniał się wielokrotnie, a jednak te historyczne regiony są jakoś żywotne. Uważa pan, że Polska właśnie powinna zostać podzielona na te, zgodnie z tymi historycznymi granicami, na historyczne regiony i każdy powinien zyskać autonomię? Co do historyczności granic, nie byłbym tutaj dogmatykiem. Są to znaczy, oczywiście pomijamy granice polskie, tak, prawda? Nie będziemy głębiej wchodzić. Oczywiście, poza tym są takie regiony, gdzie tak naprawdę ta świadomość historyczna zupełnie się zatarła i nie ma nawet śladowych aspiracji w tym kierunku, by te historyczne regiony jakoś reanimować. Więc no, tam byłoby to sztuczne. Ale rzeczywiście uważam, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej powinna dawać szansę każdemu regionowi na osiągnięcie autonomii. Takie rozwiązanie nie daje. Nie daje, oczywiście. Dzisiaj Konstytucja to praktycznie uniemożliwia, ale jesteśmy w momencie, w którym sam premier Tusk otwarł niejako debatę konstytucyjną, zachęcił do tego, by wypowiedzieć się na temat ustrojowego kształtu państwa. No, my z tej zachęty właśnie korzystamy. A czy to prawda, że premier Tusk obiecał pomóc Śląskowi w jego aspiracjach autonomizacji? Ponoć taką obietnicę złożył w rozmowie z Kazimierzem Kucem, który zresztą jutro będzie nam towarzyszył podczas manifestacji pod kancelarią premiera. No, nie wiem, ile w tym jest prawdy. Ja sądzę, że premier Tusk na pewno z większym zrozumieniem odnosi się do aspiracji regionalnych niż poprzedni rząd.